My dzisiaj pobawimy się w komentatorów. Pacyna, cześć. Witam. I Karol z tej strony. Słuchajcie, witamy Was w kolejnym filmie Kosyniera 4x4. Zapraszamy Was na film, w którym nie będzie takiej typowej walki o pieczątki, chociaż pieczątki będą. Będzie rywalizacja, ale nie taka jak na rajdach, bo nie będzie to typowy film, ani typowa relacja z rajdu, gdzie mieliśmy naprawdę parcie na jakiś dobry wynik. Zapraszamy Was na dobrą zabawę z naszym partnerem, czyli firmą Intercars. Mieliśmy kilkudziesięciu gości, których woziliśmy. Czym woziłeś gości? Ja swoim samurajkiem. A teraz tytułem wprowadzenia zobaczycie dzisiaj świetną zabawę na quadach. Zobaczycie świetną zabawę podczas takiej trasy turystyczno-wyprawowej. Oczywiście była pieczątkownia. Jeździłeś na pieczątkowni? Tym razem nie. Tym razem jeździłem jako auto z mota. Obwoziłem ludzi po terenie, którym wcześniej przygotowaliśmy z chłopakami razem z ekipą Autodrom. Właśnie, tu trzeba dodać, że ta impreza po raz drugi odbyła się na Autodromie w Włościejewkach i tutaj Romanowi serdecznie dziękujemy. Zobaczycie, jak wyglądało właśnie to od strony takiego szaleństwa na zmotkach. Zobaczycie, jak wyglądała trasa turystyczna. Zobaczycie, jak nasi goście bawili się na quadach. W każdym razie zapraszamy. Dostaliśmy takie same materiały, jak dostały tamte osoby samochodami. I ja za chwilę przeprowadzę dla Was odprawę. Trzymaliście wśród Waszych materiałów na wyprawy też takie karty w kolorze czerwonym albo zielonym. To jest plan lekcji na dziś. I później jeszcze od 51 do 60. Widzicie, na czym polega zdobywanie pieczątek? Zawodnika mocnych nerwach. Jedziemy dalej. Uratowany. Tak rozryłeś. Nie, ja kto się tam zakopał, przyznać się. Ja się zakopałem później. Nie, tam się nie szło zakopać, bo tam, my tam na tam, to, tam ktoś się zakopał, bo... No. Przejazdu było ok na
taka japa, do jądra ziemi. No. Że ktoś ja, czy, ja mam teorię. Ktoś ma... 35. Nie. Nowe opony. Dzięki firmie Intercars mieliśmy możliwość sprawdzenia nowych opon Journey WN02 w rozmiarze 31x10,5. Zastanawiacie się, dlaczego padł wybór akurat na te opony, a nie na inne. Charakteryzują się one wielką sprawnością terenową, świetną przyczepnością do podłoża, bardzo dobrze gryzą w terenie, dzięki czemu możemy skupić się już tylko na jeździe, a nie na zastanawianiu się, czy damy radę podjechać, czy ta opona się ślizgnie, czy też porządnie się wgryzie, co da nam świetną przyczepność. Opona podczas pracy w wodzie super się oczyszczała, kształt bieżnika sprawiał to, że w każdym momencie mieliśmy do dyspozycji 100% bieżnika, który zapewnia nam producent. W terenie było dużo kamieni, kłód i tego rodzaju przeszkód. Jeździłem na niskim ciśnieniu, by sprawdzić, jak to się układa przy tych wszystkich nierównościach. I muszę powiedzieć, że była to rewelacja. Ta opona pięknie pracowała, owijała, można powiedzieć, wręcz te korzenie. I to pozwalało nam na super odczucia z jazdy. Do tego są one wzmocnione, więc nie musimy się martwić o jakieś rozcięcia czy inne uszkodzenia. Zaskoczyło mnie to, że dzięki tej oponie mogę jeździć spokojniej, bardziej technicznie. Oczywiście istnieje możliwość, że to auto się gdzieś uszkodzi, gdzieś zerwiemy jakiś układ napędowy, ale zmniejsza to ryzyko, bo nie musimy dać takiego dużej prędkości obrotowej na to koło, żeby ono tam weszło. Ono się ładnie czyści nawet przy małej prędkości obrotowej, czyli powinno być mniej awarii układu napędowego. Na koniec mogę jeszcze dodać to, że te opony naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Może nie jest to ważna cecha terenowa, ale przyciągają oko. Najlepszy kierowca. Zaraz za sobą. Zawsze drugi. No tak, no. Tak, to wiemy, że to jest najlepszy drugi. Kierowca. Nie. A on jest zawsze drugi.
No z takim pilotem to można zacząć podbijać rajdy. Trzeba tylko auto dostosować. Nie przeraża takie coś. Zobaczymy. Zobaczymy. Jak było jednak? Idealnie. Widzę, że kask przekrzywiony, okulary w drugą. Ostra jazda była. Nie? Było fajnie. Ładunek. Tak. Będziemy grzecznie jechać. Pełen gaz. Tak jest.
Zobacz sobie, no, na parku idzie. Robercik, a co ty masz za ładne opony? A niepotrzebne są amortyzatory. Idę skląd po autodromu. Kręcić górę. Chcesz trytki? Mam trytki. Podciążył się? Co się zrobiło? Samochodzie obrotowym. Pękło. Utrzymanie amortyzatora. Nie? Łącznie 77 punktów. Swaj z Team Brzeziński, numer 23. Opłacało się zdjęcia rozłożyć. Będzie ta tota w Seba, chodź, pomoże. Myślę, że koty się należy pierwsze. Jeszcze chwilę, jeszcze ekstra. Brawo, brawo. Może Państwo zostańcie tutaj później do wspólnego zdjęcia. Drugie miejsce ma załoga, która się nazwała Surmisie. Surmusie. Surmusie. Tomasz Surma. Ale oni chyba pojechali wcześniej, czy nie? Co? Pierwsze miejsce. Załoga Wojciecha, Marcina, Justyny i Pauliny Bartkowiaków. Jedna. Mamy też dodatkową taką niespodziankę, czyli klasyfikację tego kosiniera w dodatkowych 10 pieczątek. Więc tak się złożyło, że najwięcej pieczątek w kosynierze też. Tak się złożyło. Państwo Bartkowiacy. Medali nie będziemy podwójnie. Gratulacje. Drugie i trzecie miejsce w zasadzie ex aequo, ale ze względu na to, że więcej pieczątek w ogólnej klasyfikacji miał Sawaj z Team Brzezińscy, dlatego oni będą mieli drugie miejsce, a trzecie miejsce bardzo ciężko odczytać, załoga numer 17. Nie wiem, czy ktoś pamięta.
No chodź, to my! Teraz może być każdy! Brawo! Nazwisko proszę powiedzieć, to odsłuchujemy. Albo no podpisz się tak jeszcze raz. Może być Gierek, nie? Może być Gierek. Przecież to jest widać. Trzymaj. Pan mam odpłynę tam, pan drugi tam. Uchwały do góry. Gratulacje raz w końcu. Oraz podziękowania dla wszystkich uczestników. Gratulacje dla wszystkich uczestników. Bardzo miło widzieć Waszą uśmiechnięte twarze. Podziękowania oczywiście dla klubu Kosynier oraz dla właściciela obiektu Romana. Brawa! Kamil? Jak to robisz, że szef ci dał samochód, pozwolił ci go zgnoić, zepsuć, a jeszcze go za ciebie myje? Chyba cię lubi. I cięcie. Z amoku. Nie słyszy, co się do niego mówi. A za chwilę będzie marudził, że nie odpala.